Cześć Tomek. Cześć Dominik. Jestem w dziurze, witam cię w dziurze. Dziura jest miejscową tawerną w takich slumsach lokalnych. To jest Pillars of Eternity 2. Deadfire. Deadfire, tak. W ogóle patrz jak to... Ktoś tam dostał torsji. Patrz jak to wygląda, tak, bo ktoś tam się upija w rogu, tam wiadomo jak to... Jak tak, to wiem, Dominik jest pod mega wrażeniem oświetlenia tej grze. Jestem pod mega wrażeniem oświetlenia tej gry. To jest taka... Oni wiedzą o tym, że zrobili takie oświetlenie, bo zrobili taką babkę, co biega z taką latarenką. I kurde, ja jestem zachwycony tym, jak to działa. Jak te wszystkie obiekty, które są tak naprawdę teoretycznie 2D, nie? Mhm. Bo to jest zrobione tak jak stare Baldury, oczywiście nie do końca, bo to... No ale w każdym razie te tła są prerenderowane, one nie są 3D, nie można ich tam sobie obracać i tak dalej, ale jednocześnie mogą się na nich sienie układać, mogą się oświetlać. Rzeczywiście wygląda to ładnie. Wygląda... Zwłaszcza jeszcze jak będziesz chodził po kałużach i te kałuże też reagują na światło. Tak. To jest save po jakichś 28 godzinach gry, ale nie będziemy pokazywać tutaj głównego wątku, będziemy pokazywać jej questa pobocznego i trochę później będę chciał pływania stateczkiem pokazać. Ja zostałem do tych slumsów wysłany z zadaniem przez waliańską kompanię handlową, która jest jedną z sił na tym archipelagu takich walczących ze sobą, żeby zbadać podejrzenia, że tutaj jacyś piraci, jacyś przedstawiciele piratów wśród... Bo w tych slumsach żyje taka najniższa klasa tego lokalnego ludu, który zamieszkuje ten archipelag i że właśnie jakoś ta najniższa klasa ma jakieś kontakty z piratami podobno. A podejrzenie to wzięło się stąd, że u jednego z nich znaleziono w posiadaniu jednego z nich znaleziono jakiś medalion, który należał do jakiegoś właśnie przedstawiciela tej waliańskiej kompanii, który wcześniej był zaatakowany przez piratów. Mhm. No i dostałem... To jest w ogóle questlog. To jest nowość w ogóle w Pillarsach, że pokazuje ci, uważam, że to jest bardzo przydatne, drobne, a przydatne, takie unowocześnienie, że pokazuje ci, które zadania mogą być trochę za trudne. Gdzie to zadanie jest? Tajemnice handlowe. O. Że... Nie pokazuje ci, na który poziom jest to zadanie, tylko tak, że to jest trochę za trudne, to jest bardziej za trudne, to jest jedna czaszka, dwie czaszki, trzy czaszki i trzy czaszki czerwone, najtrudniejsze. Nie? Ale robiłem już na przykład zadania, które mają... Więcej czaszek i było ok. To jest to, co jest wzięte. Więcej niż 3? Nie, więcej niż. W sensie trudniejsze niż na mój poziom. Więcej niż 3 to nie ma. To jest coś, co. Teraz. Ja miałem tutaj chyba iść w prawo i później do przodu. To jest wzięte też z Pillarsów 1 i to jest to, co ta gra. Na to mi Michał w ogóle zwrócił uwagę jakiś czas temu. Michał był na PGA w tym roku i mówił, że tam Josh Sawyer z Obsidianu miał swoje. Michał Powarczyk czy Kowal? Michał Powarczyk, przepraszam. Miał swoje wystąpienie. I powiedział, że jakby ich ambicją, i przynajmniej ambicją wszystkich ludzi tworzących gry RPG na początku, było to, żeby one jak najbardziej oddawały papierowe gry RPG. I widać, że ta gra idzie jeszcze bardziej w to niż pierwsze Pillarsy. Jest bardzo dużo tych takich sprawdzeń, tych testów na różne umiejętności, tak jak tutaj, żeby odkryć to przejście, muszę się przejrzeć kramowi i to jest pokazane, że będzie testowana moja percepcja i obrotność. I często w tych zadaniach można wybrać, kto może tego testu dokonać, tutaj akurat mogę tylko ja, nie? No ale znalazłem tajne przejście do tego... Bo mam takie plotki, że pod tymi slumsami jest jakiś czarny rynek i właśnie teraz przejście do tego czarnego rynku szukam, przechodząc przez zasłonę za kramem. I teraz patrz, kilka zakapturzonych postaci się wyłania. Nie tak szybko, za wstęp dostępny przez opłata. I można powiedzieć mu tak: miły panie, otwarty rynek to podstawa zdrowej ekonomii. Odprawisz z kwitkiem płacącego klienta, więc można mu literalnie im powiedzieć, że tak działa wolny rynek. Spróbujemy tak zrobić? Ja już przechodziłem to wcześniej, więc, bo to powtarzam save'a wcześniejszego swojego i wiem, że to nie podziała. Bo niestety... A jak zaatakujesz ich teraz, to się włączy walka normalnie. Tak, dlatego chcę ich zaatakować. Wcześniej jak tą sekwencję przechodziłem, to przeszedłem to tak, po prostu blefując, bo to jest bardzo dużo tego w tej grze i to jest fajne. To jest to, co ja przeczytałem, że jest mantrą taką Obsidianu, że u nich na ścianach w ich siedzibie są takie... atakuje ich. Są takie cytat z Chrisa Avellone tam. Czy tu mogę wykonać test na umiejętność przekonywania, bo bardzo chciałbym wykonać test na umiejętność przekonywania, żeby jak najwięcej tego umieszczać. Jest tego w tej grze pełno. Dobra, walka. Walka jest turowa, tak jak była poprzednio. Trochę tu pozmieniali. Co jest nowe i co jest bardzo fajne, to że można sobie skrypty... Nie turowa, nie... W czasie rzeczywistym z pauzą, przepraszam. Że można sobie własne reguły ustawiać. Ja sobie trochę tego porobiłem. Dobra, może teraz trochę mniej będę mówił, postaram się z tej walki. Oni mają już poustawione pewne rzeczy, które robią. Tutaj mój główny tank Eder, on zrobi szarżę tutaj, to ma sens. Ja tak mam sobie poustawiane te skrypty, ale staram się właśnie zawsze przed walką tak ogólnie sprawdzić, On tu może na razie, bo on to jest pies pieśniarzy. Mojego dzika jeszcze. Ja jestem łowcą barbarzyńcą, mam dzika Konala. Dobra, niech się dzieje. No, on tu wyszarżował. Ja w ogóle mam bardzo dużo autopauz postawionych, bo ja lubię tak grać od jakiegoś czasu w tej gry, żeby starać się wiedzieć, co się w niej dzieje. O, dobra. I to jest nowość w tej grze, co jest mega przydatne, że jak rzucasz jakikolwiek czar, który nie działa od razu, tylko się ładuje, to w momencie tuż przed jego załadowaniem, jak już on ma odpalić się, możesz zmienić jego, gdzie on ma trafić. Mhm. Co mega ułatwia, bo wszystkie te obszarowe czary, co kiedyś rzucałeś kulę ognia, po czym ona trafiała w miejsce, gdzie nikogo nie ma, to rozwiązuje kompletnie ten sposób, bo teraz on pójdzie od razu w to miejsce, gdzie ja chcę, żeby poszło. Ale co się dzieje z moim dzikiem? Mój dzik się gdzieś tu zablokował, to nie jest... Zablokował się. Nie jest dobre, trzeba go przepuścić. O, dobra, biegnij. Dobra, to ich oszumiło na chwilę. Czy ja jestem pod wpływem szału? Jestem pod wpływem szału. Dominik, czy jesteś? Zbir, drab. O, tu jest uzdrowiciel jakiś. To uzdrowicielem by się było dobrze zająć. Czym się różni zbir od draba? Nie mam pojęcia. To jest mój enigmatyk. Mój enigmatyk biega z 2 pistoletami w ogóle, więc może tutaj uzdrowicielem się zajmę nim. Spróbuję go sprawdzić w zamęt. I teraz znowu kończy długie rzucanie, nie? Więc jakby ten brzminik zginął, jakby coś się wydarzyło takiego, żebym chciał... O, dobra, ten pad... Żebym chciał to... cofnąć. Czy jest tak ten system, że dopóki cała drużyna, dopóki jedna osoba z drużyny żyje, to tak naprawdę nie umierają ci postaci? Tak, jest dokładnie tak samo. Ja jestem łowcą barbarzyńcą, więc mogę moim łukiem wykonać barbarzyński cios za pomocą łuku, bo kurwa czemu nie? Na 33 go pojechałeś. O, teraz ona skończyła rzucać świętą projekcję. To jest czar, który jednocześnie leczy i jednocześnie zamraża przeciwników, więc to też jest dobrze wycelować tak, żeby... O! Przeciwmieszek. Przywaliłem mu mocniej. Mówiłeś, że te umiejętności specjalne teraz są inaczej dysponujesz nimi. Nie masz... Okej, dobra. I wygrałem. Że nie masz, tak jak wcześniej i tak baldurowo, że bardzo dużo było tych skilli, które działają na... Co tu jeszcze się dzieje? Jakiś czar tam trwa? Uzdrowiciel pewnie się niewidzialny zrobił. A, czekaj, no nie. Dobra, tak, wycofanie zrobił. No, a tam teraz siedził się, o fuck, ale on przejebane. Że nie masz tych umiejętności, znaczy masz umiejętności raz na dzień, takie tylko przypisane dla twojej klasy, takie tam jakieś specjalne, ale te wszystkie zwykłe skille, których używasz w walce, czy tam czary, czy jakieś umiejętności druida, one wszystkie czerpią z takiej puli. Masz tutaj tę pulę, powiedzmy, tego mogę, na pierwszy poziom mogę 2 użyć, drugopoziomowy... Inaczej, to jest pula dla pierwszopoziomowych czarów, tu jest pula dla drugopoziomowych, dla trzeciopoziomowych, a to jest ile z tej puli kosztuje. Czyli taka w zasadzie mana, która się regeneruje co walkę. Na przykład ten wojownik ma jedną pulę 6 tych swoich tam, jak to się nazywa, dyscypliny. I też każda ta umiejętność, ileś tej dyscypliny kosztuje. To jest bardzo fajne, bo dzięki temu nie masz takiego jeszcze pochodzącego z Baldura, bo ja z kolei nigdy nie lubiłem w Baldurach tego takiego nadużywania odpoczynków i odpoczywania po każdej walce, żeby mi się skille zregenerowały. Więc przez to też nie chciałem za często używać tych skilli czy czarów, żeby mieć je zachowane na trudniejsze walki. Przez co no, kończyło się tym, że wiele walk po prostu klikałeś po ludzikach, bo się bałeś używać swoich cennych zdolności. Idę do zaplecza. Zaplecze to jest właśnie ten czarny rynek. No i teraz jesteś w zapleczu, tak? To jest czarny rynek. To jest czarny rynek, tak. Ja w ogóle bardzo lubię to takie przeświadczenie właśnie z fantazy, że czarny rynek to jest takie prawdziwe miejsce, co nie? Że jest taki rynek w ogóle, który jest jeszcze czarny, co nie? To jest to, co jest bardzo fajne w tej grze, że każda postać ma dialog. Każdy dialog jest nagrany. Mhm. I w ogóle mówiłeś, że początek jest bardzo, bardzo duży jest na początku, tak? Nagrany tekst. Chodzi o to, że nie, bo tekst jest wszystko, każdy dialog jest nagrany przez całą grę, ale na początku jest jeszcze to, że narratorka jest i te wszystkie opisy też są czytane i to jest super. I to jest coś, co mnie troszeczkę rozczarowało, że później w grze już tak nie ma. O, i teraz ja mogę sprawdzić cenę medalion. Jak polskie tłumaczenie się sprawdza? Jest okej. Znaczy zdarzają się takie błędy wynikające z tego, że ktoś nie znał kontekstu. No, widzisz to i myślisz sobie, że szkoda, że tak jest, ale z drugiej strony wiesz, jak te rzeczy się robi, więc Więc no, jakoś to akceptujesz, nie? Nie wyrywasz sobie włosów z głowy, że tak się dzieje. I teraz mamy ten medalion i staramy się jakoś dowiedzieć, skąd ten pochodzi. I co ma wspólnego ten piracki medalion z... To jest quest, który Dominik wczoraj w nocy, o 4 w nocy, tak? Do niego podszedł? Tak. I miał to być już ostatni... Nie, zacząłem do niego wieczorem o 22 i myślałem sobie, że skończę tego questa i popłynę statkiem, żeby sobie eksplorować. I tak, i skończył już wielką w ogóle przygodą, którą grałem do 4. To naprawdę dużo daje, że to jest, że nie ma w ogóle milczących dialogów, nie? Mhm. Jest bardzo dużo, to też jest naprawdę fajne, właśnie to, co mówiłem wcześniej o tych RPGowych systemach, że bardzo często jest też, oprócz tego, że masz te różne testy skilli, to też masz takie momenty, kiedy postacie się włączają. Kiedy postacie się włączają? Nie, ale kiedy postacie też widać, że reagują. One mają różne swoje upodobania, zaraz ci pokażę. A czy jest coś takiego, że możesz rozmawiać postacią którąś inną zamiast swojej głównej? Nie, i wybiera się nie ma. Tam coś jest jeszcze poniżej tego, nie? Poniżej tego zaplecza. Coś tajemniczego. I od Derea mogę dostać tylko pozwolenie. Tu widzicie wspaniałe oświetlenie, tak się dzieje. Dzieje się. No mówię, to naprawdę jeszcze w podziemiach takich, wiesz, jak to wszystko, no to działa, moim zdaniem to działa, kurde, bezbłędnie, nie? Nie spotkałem się z tym, żeby jakieś... A skąd masz kota? Znalazłem. Tutaj akurat dobrze mi zwróciłeś uwagę, bo tu jest bezpański pies. Można go sobie wziąć i bum, mam psa. Gdyż tak to działa. Co jest fajne, co wprowadzili w Pillarsach 2, że ten kompanion, który z tobą biega... To jest, ale jaki ładny ten pies. To jest kot akurat, którego mam, Gosia, daje plus 1 do percepcji całej drużyny. No, a pies co ci daje, którego właśnie zebrałeś? Właśnie pies jest dosyć słaby. Daje plus 15... A nie, to jest wcześniej kot, którego znalazłem, który też jest zajebisty, bo daje plus 15% do obrażeń, ataków obszarowych, więc to jest spoko. A pies, gdzie jest ten pies? Czekam, muszę sobie posortować po tym, co ostatnio znalazłem. Plus 20% minus 20% do czasu trwania przypadłości, czyli trochę utrudnia przeciwnikom debuffowanie mnie, co tam nie jest jakiś tam... I możesz normalnie całe zwierzenie ze sobą ciągnąć? Nie, jednego mogę ze sobą ciągnąć. A nie możesz innej postaci drużyny dać kota? Nie, tylko główny bohater ma miejsce na... Znaczy jak twój dzik jest głodny, to możesz zjeść tego kota? Nie możesz zjeść tego kota. Aha, co miałem powiedzieć, że masz tutaj takie drzewko reputacji, które ci pokazuje, jak ci różne frakcje w grze lubią. Tu masz wynikające z twoich decyzji podczas rozmów takie cechy. Mówię, to naprawdę idzie bardzo głęboko, jeśli chodzi o takie RPGowe, tłumacz pokazywanie wszystkiego. Tam moje usposobienie, agresja, życzliwość, okrucieństwo, dyplomacja, uczciwość. I każdy z ludzików, które mam w drużynie, też ma swoje opinie na temat. Na przykład on nie lubi Principii i nie lubi rasizmu, a lubi światowość, żarliwość, beztroskę. To są ci piraci. Znaczy, nie, przepraszam, to jest inaczej, niechęć do Principii na czerwono, czyli on nie lubi niechęci do Principii, czyli, bo on jest sam piratem, czyli jeżeli ktoś wyrazi niechęć do Principii, to on będzie anty, a ona na przykład... No dobra, a jak klikniesz na siebie, to tam masz minus 1, co nie? I to, co to ci robi? On mnie mniej lubi teraz, na razie. Podobno to, co czytałem, że jeżeli cię... Jest możliwe, że... nie lubić tak bardzo, że się odłączył od drużyny, a dobrze, że pytasz o to akurat, bo on mnie, wiesz, przez co on mnie nie lubi, co mi się strasznie podobało, że w jednym z dialogów miałem taką misję, którą robiłem, że musiałem, no jakiś tam lokalny gang powstrzymać, taki prosty sidequest, że musiałem i przywódca tego gangu miał wilka swojego i ja, żeby ich przekonać, żeby oddali mi tam sakiewkę, którą ukradli komuś, powiedziałem mu, że mój niedźwiedź zaraz rozszarpie swojego wilka. I on tam wtedy mój dzik, przepraszam, zaraz oszapi twojego wilka. Szanuj trochę Konana. I swoją drogą oni teraz, jak ja byłem wcześniej, to reagowali na mnie pozytywnie, bo pomogłem trochę żebrakom z tej dzielnicy slumsów, a teraz reagują na mnie źle, bo zabiłem ludzi. No i przez to, że zagroziłeś temu wilkowi, cię nie lubi ten twój typ drużyny. Jako że mój przyjaciel nie lubi okrucieństwa wobec zwierząt, to normalnie miałem z nim później dialog, że co ja sobie wyobrażam, że to jest tylko niewinny wilk i czemu ja grożę jakiemuś niewinnemu zwierzęciu, które nic nikomu nie zrobiło, że go jest krzywdzę. To mi się strasznie podobało, bo pierwsze to było, nie spodziewałem się takiej reakcji, ona była fajna i sensowna. A po drugie tak, i on jest teraz trochę mniej lubi przez to. Ale widzę, że nadal jest przegadana dosyć ta gra. Jest bardzo dużo gadania w tej grze, tak, to prawda. Wziąłem teraz. Tylko mówię, no dlatego, że przez to, że te dialogi są wszystkie nagrane i przez to, że masz te wszystkie wpływ swoich zdolności i tak dalej, i przez to, jak to wszystko jest reaktywne, jak czujesz, że decyzje, które ty podejmujesz, mają wpływ na tą grę, to to nie męczy. O, i teraz, o, on mówi, że dla niektórych ten skarb jest warty fortunę i teraz ja, jako że mam obrotność i tu jest coś takiego też, jak było chyba w Tormencie, że nie mogę innym kazać mówić, ale to, że inni moi towarzysze też mają tą zdolność, lekko poprawia moją. To nie wiem do końca, jak to działa, bo to nie jest tak, że bezpośrednio się dodają te punkty, bo ja mam 2 własne plus 5 asysta drużyny, a tu jak nacisnę shift, to widać, ile oni mają poszczególni. Czyli to jest jakoś tak, że chyba za jeden ich punkt 5, 3, 2 i 4, nie? I dodają mi łącznie 5. Więc no jakoś tam to jest... jakaś tam matematyka odchodzi, nie? He would be interested to know that such goods are drifting. To find him, leave the Elver's Row, go right out at the market stall, then left at the intersection and left again. But you did not hear it from me. Tak, i teraz dowiaduje się, że jest jakiś Daero, czy jak on się nazywa, ten, który właśnie może mi zagwarantować przejście przez most i ten, który, do którego teraz mi powiedziano, jak mam trafić, przez to, że miałem ten amulet i przekonałem moimi niesamowitymi zdolnościami, że chcę do jakiegoś interesu, że chcę jakiś interesu dobić. A i wracasz teraz do tej podziemi, tak? Nie, teraz idę, bo teraz się dowiedziałem, że mam iść, odejść. A nie, poczekaj, źle powiedziałem. Podaj przez miki, tak. I teraz mam iść chyba w lewo, kurde, zapomniałem. W lewo i znowu w lewo. W lewo i znowu w lewo, tak? Nie. Mogę tylko zrobić w prawo albo naprzód. Wydawało mi się, że mówił, że w lewo i w lewo. No to idź naprzód i znowu w lewo. Nie, jakiegoś trupa znalazłem. Ale zarazem jakiegoś trupa. Szukaj zwłoki, percepcja. Mam dużą percepcję, więc tam wszystko znajdę. Mam nawet i krótka wiadomość. Przeczytaj wiadomość. Okej. Bo to jest swoją drogą inny quest, który też robię, żeby właśnie wznowić kontakty, bo ci roparu, czyli ci przedstawiciele najniższej kasty tych lokalnych... Zawróć. Dobra, jak on powiedział? Tych lokalnych, tych autochtonów z tych wysp, oni mają układ z piratami, którzy im przemycają jedzenie do tych slumsów. Dobra, jak on mi to mówił? Masz. Wyjdź przez skram, skręć w lewo na skrzyżowanie, a potem w lewo. Aha, ale chyba tu jest jakiś, może jest jakiś błąd, bo ja pamiętam, że to w questlogu później sprawdziłem. O, że najpierw w prawo, potem w lewo i jeszcze w lewo. Nie wiem, czy to jakiś błąd w tłumaczeniu, czy... No. Ale dobrze zapamiętałem, ha! W prawo. W lewo i w lewo. Dobre imię masz. Widzę, że tak literalnie siebie umieszczasz w ogóle. Tak, zawsze tak robię. Tak? Ja nie, ja nadaję jakieś imiona. Wchodzimy do kryjówki lokalnego bossa. Będę rozmawiał z jego nogami w ogóle, zwróć uwagę na to. I zwróć uwagę na to, co mój dzik będzie robił, bo nie wiem, czy już zauważyłeś, co mój dzik czasami robi, jak gadam z ludźmi. Patrz, pogadam z jego stopami. You make your appearance at last. I had wondered when we might meet. Ale to jest tak literalnie, że gadasz z jego stopami? Nie, no co ty? Czy po prostu jest kółko? Nie, myślałem, że może to jakiś, wiesz... Nie. To kółko jest tak umieszczone śmiesznie. Chyba przez to, że on siedzi na tym krześle, tak. Więc... A kółko jest pod modelem postaci, a nie pod krzesłem. No dzik, zrób tak fajnie. Nic dzik nie robi fajnego. Wszyscy patrzymy z oczekiwaniem na dzika. Tymczasem kot się kręci po okolicy. Many things of interest pass through the Undercroft. I could grant you leave to visit and see. No teraz w ogóle też jest śmiesznie, bo to jest coś, co bardzo lubię w tych grach, kiedy takie rzeczy się dzieją. Bo on mi teraz da za zadanie... O, patrz. Zadanie znalezienie... O, i to jest to, o czym mówiłem, nie? Że ktoś wyczuł machlojki i on lubi machlojki, więc kładzie ręce na biodrach i uśmiecha się szeroko, a ona nie lubi machlojek, więc zdycha ciężko. On teraz się coś przekomarza z tym. I co, pozwól mi odpowiedzieć. Tak, tak. I've seen things beneath the waves that would haunt your next life. Leviathans with teeth like masks. Attacks ships on fire on the shoulder of the Orion. Wielding scepters of coral and bone. Rozpoczyna złożoną gestów przesłaniać palcami po niewidzialnej piętej przędzy. W powietrzu zbierają się drobniki wody, które tęczą w rytmie jego ruchów. Kończy swój spektakl gestów, gdy na jego dłoni formuje się wodna rzeźba przedstawiająca dłoń ułożoną w nieprzyzwoity gest. I tak, i w ten błyskotliwy sposób konflikt potencjalny został zażegnany. No jeszcze 500 zł dostałeś. Tak, bo on myśli, że ja znalazłem jego zgubę, bo oni wykorzystują przedstawicieli jego kasty. Ale są latarką, nie? I naprawdę ewidentnie zrobili to tylko po to, żeby, wiesz, żebyś zawsze widział te fajne efekty. Jeszcze nią macha, jak się nudzi. Tak. Czy to są jakby wszystkie postacie, jakie napotkałeś, bierzesz do drużyny, czy jest dużo więcej ich? Jest 7 łącznie. Czyli mniej niż się spodziewałem. A 4 możesz dołączyć. Tak. Ale reszta po prostu czeka sobie i... Wiesz, i możesz tam w rezerwie, nie? Jest pieśniarz? Nigdy nie rozumiem pieśniarzy w tych grach. No, staram właśnie się z niego korzystać, żeby skumać. A, to jest pieśniarz? On jest pieśniarzem, tak. Jezu. I co, i jakoś rozumiesz, o co mi chodzi? Staram się zrozumieć, no. Czytałem trochę... A to szkoda, bo w poprzednim Pilarsach ten pieśniarz był mega ciekawą postacią, on to był ten taki czarnoskóry. I ja strasznie go lubiłem, on miał w ogóle mega dowcipne dialogi i tak dalej, ale za cholerę nie wiedziałem, jak nim grać. Tylko, że właśnie to, co jest fajne i co zaraz pokażę, że jest ta wieloklasowość, która jest tu mega fajna, więc jak za każdym razem, jak spotykasz nowego towarzysza, to możesz wybrać mu, czy ma być jednoklasowy, czy ma być jedną z dwóch możliwości dwuklasowości. Czyli jak on był pieśniarzem, to był wycielał pieśniarzem, albo pieśniarzem druidem, albo pieśniarzem złodziejem chyba, z tego co pamiętam. Więc ja wybrałem pieśniarzem druidem, więc nawet jak nie do końca rozumiem pieśniarza, to przynajmniej rozumiem druida. I on mi kazał zdobyć jakąś tam okarynę fal, nie? I czy też jest tak, jak do tej pory było w obu ich grach, czyli że w pierwszych Pilarsach i w... no, jak się nazywała to druga? Tyranny. Że tak naprawdę każdy quest przypisany do postaci to jest tam, kurde, 8-10-godzinny quest taki wielki? Na razie jeszcze nie, ale wydaje mi się, że tak. Na razie jeszcze nie robiłem żadnego, dopiero tak naprawdę zaczynam te questy, nie? Ale tak to się zapowiada. Po 28 godzinach dopiero zaczynasz? Tak. Znalazłem to, co mówię, że znalazłem okarynę głębin zupełnie przypadkiem, która jest innym artefaktem podobnym. Ja go znalazłem w ogóle eksplorując jakieś tam ruiny i okazało się, że on też jest równie przydatny dla niego. Więc dostałem od niego możliwość udania się do tego... zaplecza i do tego zaplecza. Do tego. A powiedz mi, w jaki sposób fabuła jedynki tutaj z dwójką jest powiązana, czy nie jest w ogóle? Na razie nie jest powiązana w żaden sposób, aczkolwiek już było parę takich momentów, że jakieś drobne moje decyzje z jedynki były przywoływane. A ten gigant, który ci tam wyłazić pod domostwo, on tutaj odgrywa jakąś rolę? Tak, to jest, on jest zawiązaniem akcji, on jest EOTASem w ogóle, czyli tym bogiem, którego zabicie jest ważną częścią historii tego świata. Tak. I on rozumiem, że jednak nie został zabity. Znaczy, został czy nie został, ale pod postacią tego giganta powstał. Dobra. I ta muszla, którą znalazłem, ma pomóc mi znaleźć coś w tych podziemiach, czego on szuka. Ciekawe, czy będą jakieś odwołania do tego diamentowego smoka, co tam było na samym dole. Miałem już totalnie, i to było zaznaczone, że to jest wpływ czegoś, co zrobiłem w jedynce, jak miałem dialog z Piratem, który stwierdził, że nie będzie ze mną walczył, bo słyszał, że jestem pogromcą smoków. To stwierdziłem, że jest super cool. Ale to jest sama postać? Jaka sama postać? No jak? Tak, to jest sama postać. Z jedynki, tak? Tak. A możesz robić nową, czy...? Musisz zrobić nową. Tylko... Aha, ale to jest, jakby oni mówią ci po prostu, to jest ten sam typ, którym grałeś w jedynkę? To jest zrobione tak jak w Mass Effectie, to jest ten sam typ, ale jeżeli chodzi o systemowo, rozwój postaci, to jest nowy ludzik. Rozumiem. Rozwój postaci teraz pokażę, bo akurat dostaliśmy level, szczęśliwie. To jest tak jak podobnie są te, jak uprzednio, są te umiejętności aktywne, pasywne. A jeżeli nie grałeś w jedynkę, to masz jakąś sekwencję tam podejmowania decyzji, tak? Tak, jeszcze nie wiem jak to, bo tutaj tego nie ma w tej wersji, nie wiem czy to będzie w samej grze, czy to trzeba jakoś na stronie zrobić, ale jest to jakoś tam rozwiązane. I to jest, ten akurat jest wojownikiem i jak ktoś jest jedną klasą, to szybciej odblokowuje te kolejne poziomy skilli, nie? Mhm. To sobie wezmę akurat. No tutaj są zdolności pasywne, aktywne, jak ktoś grał kiedyś w jakiegoś RPGa, to nie jest jakieś tam szczególnie zaskakujące czy nietypowe, nie? Dobra, tam cokolwiek. A z kolei jak masz postać dwuklasową, tak jak ja jestem... No mnie bardzo się podniecą, że są wieloklasowcy w tej... W ogóle co jest zajebiste, ale to zaraz... Siedział godzinami i czytał o tym, jak oni to rozwiążą, w ogóle zanim jeszcze gra wyszła. To wolniej odblokowuje te kolejne poziomy, ale na każdym levelu mogę wybrać jakąś umiejętność muszę wybrać, bo mam tylko jeden punkcik, więc z jednego z dwóch drzewek wybieram sobie. Ale na każdym, na wskoczeniu, jak wskoczę na nowy poziom siły, one się wolniej odblokowują, a jak na niego wskoczę, to dostaję dwa punkciki i mogę wydać, znaczy dwa, po jednym dla każdej, nie, że dwa, że mogę dwa w jednym miejscu, tylko jeden tu, jeden tu. Pamiętam jak to rozwijałem wcześniej, ale dobra, załóżmy, że teraz to tam nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Tam jakiś... Tutaj szybko jeszcze rozwinę tak... Proforma. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, że mój główny bohater jest łucznikiem, znaczy łowcą i walczy na dystans, więc chcę, żeby strzelał szybko, bo tu jest to ograniczenie, że im masz cięższą zbroję, tym się wolniej poruszasz, więc chcę biegać w lekkiej zbroi, ale znalazłem już lekkie zbroje, które też mają 0% obniżenia szybkości, a mają większy pancerz, tylko że nie podoba mi się jak ich cholery jak wyglądają, bo to są takie szaty i stwierdziłem tak. Ten typek totalnie może chodzić w szacie, bo to na maksa do niego pasuje, jeszcze w takiej masce biega, więc to jest spoko. Ten typek totalnie to jest w ogóle jakiś tam półboski i tak dalej, więc tam luz. Ale kurde, ja biegam w czymś takim, bo nie chcę kurde wyglądać tak. No nie wyglądasz tak źle. Jeszcze to nie jest tak źle, tylko to mi akurat nic nie daje. Taka szata, która by mi coś dawała, to bym wyglądał właśnie... Pożyczę od tego na chwilę, tam zdejmuj gacie. Ten wyglądał tak, nie? I no to tak słabo jako łucznik, nie? To no, takiego śmaga jest. Tak. Dlatego czekam, aż uzbieram jakąś kasę, albo znajdę jakąś lekką zbroję, która będzie pasowała do mojej klasy postaci przynajmniej. A nie, żeby wyglądał jakiś kurna, wiesz, kiepski mag jako łucznik. No. Jak się zawiązuje główny wątek? Główny wątek zawiązuje się tak, że... Idź do zaplecza. No, że ten EOTAS wychodzi jako ten posąg spod twojej fortecy, rozwala ją i ucieka za horyzont. I ty wyruszasz za nim po prostu, żeby dowiedzieć się, co się stało, bądź jakoś tam kawałek duszy w ogóle jeszcze zabiera i ty się budzisz na... W ogóle jest taka sekwencja jakby w zaświatach, jak się gra zaczyna, która ci pełni taką funkcję, żeby przypomnieć wydarzenia z jedynki tym, którzy nie grali. Znaczy przedstawić tym, którzy nie grali, a przypomnieć tym, którzy grali. Może I mówiłeś, że taki sobie jest ten porządek. Ten porządek jest taki sobie. On mi trochę Tormenta przypomniał w takim negatywnym sensie. Na szczęście jest dużo krótszy. I takie bardziej to jest, że ty idziesz po prostu i masz takie obrazki się pojawiają na ścianach i ta narratorka ci czyta, coś przypomina ci, co się wydarzyło, tak jak w poprzednim odcinku, nie? Więc jest to mniej na pewno nużące niż czytanie tych się zajebiście grałem nowego Tormenta. 4 najbardziej intensywne minuty w moim życiu. Jakaś zatoczka. I tutaj właśnie jest pokazane, jak ci zaklinacze fal są wykorzystywani przez tych piratów, żeby uspokajać wody. Jest to tłumaczenie, które nie zrobił żaden polski dystrybutor, tylko Obsidian sam z siebie je zrobił, normalnie wyznaczył cel. Tak, było na Kickstarterze. Co było ciekawe, był to... Na Figu chyba, czy na Figu. Był to jeden z pierwszych w ogóle stretch goali, także widać było, że to było przed większością tłumaczeń był polski, czyli widać, że ten polski rynek jest dla nich na pewno jakoś tam ważny, nie? No i teraz już dowiedziałem się, co tu się dzieje, nie? Że tam jest jakaś zatoczka, i przy pomocy tych zaklinaczy fal. Ci zaklinacze fal pomagają piratom, którzy przewracają propagandę tymi tunelami i między innymi dzięki temu zaopatrują tych przedstawicieli najniższej kasty, którzy żyją w slumsach. Jaki drażliwy. Ale czy to jest, ta fabuła, co się teraz tutaj dzieje, czy to jest jakoś polityczne, czy nie? Troszkę tak, Właśnie, no tak w taki oczywisty sposób, nie? Bo właśnie chodzi o to, że oni mają pewien system klasowy, ci lokalni, ci tubylcy, a ty jednak jesteś przedstawicielem jakichś tych trochę kolonialnych sił. I teraz pytanie jest takie, że ty widzisz, że oni, że być może ten ich system nie do końca działa, klasowy, którzy oni mają, no ale z drugiej strony jesteś jakimś tam typem z zewnątrz i czy tak naprawdę powinieneś się mieszać w to, jak oni mają zorganizowane to swoje społeczeństwo, mimo że być może uważasz, że ono nie jest dobrze zorganizowane, czy nie powinieneś, nie? Dobra, bywaj! Nasze ulubione pożegnanie RPGowe. Czekaj, czy tędy można przejść, czy tylko tamtędy? W zasadzie ja chciałem już teraz... Zobacz, ci awansował postacie chyba, co? A, bo chyba jeszcze tego nie... Nie, że znowu, to chyba tego nie rozwinąłem akurat. Że możemy wrócić teraz już do... Bo wypełniliśmy już to nasze zadanie, do którego nas właśnie nie waliańska kompania, tylko książę tych Juana, tych tubylców wysłał, żeby właśnie zbadać, co się dzieje pod tymi slumsami. Już wiemy, co się dzieje i możemy wrócić... Tajemnice handlowe. Możemy wrócić i zdać mu raport. Nie wiem, czy wracamy, czy jeszcze mam... Nie. No, dobra, to próbuję pójść do tych ruin, bo... Czyli teraz robimy to zadanie, którego nas wyznaczył ten... No. Patrzcie na wodę. Podejść nią do wody. Patrzcie, co tu się dzieje. No, to jest kurde super fajne. Ja rozumiem, Daku. Wygląda to ładnie, zgadzam się z tym. O, znalazłem Rubin. Do czego nas wyznaczył ten tutaj lokalny rzemieślnik, że on chce w ruinach coś tam dzięki tej naszej muszli, którą mamy. Szanuję to w ogóle jak oldschoolowo F5-ujesz, ty? F5 old... Tak. No to jest coś, czego się uczysz grając w te gry, nie? Pamiętam, to była ważna umiejętność, jak tam się grało na PC w latach 90. Jak się gra w te RPG izometryczne, to ciągle jest bardzo ważna umiejętność. Właśnie jakoś jak grałem w Pillarsy i w Tyranny, wiesz, to nie ten, bo przez to, że za każdym razem jak wychodzisz do lokacji, to zapisuje, no tak, to jest mega użyteczne, nie? To prawda. Zajebisty jest mój dzik. W ogóle go tak już rozwinąłem tymi pasywnymi skillami. 300. Tak go rozwinąłem tymi pasywnymi skillami, że się naprawdę przydaje w walce. Także miałem już taką sytuację, miałem tak emocjonującą walkę wczoraj, gdzie zostałem na polu bitwy, został mi tylko tank, nie? Mój Eder, ja i mój dzik. I po prostu tak daliśmy radę w ogóle na przekór wszystkiemu i mój dzik tak super się spisał wtedy. Teraz normalnie idziesz do jakiegoś dungeonu, tak? Tak. Dobrze. Całkowite powodzenie. No, ale przeszedłem przez tył. Nie chciałem tego robić tak naprawdę. Tak, całkowicie mi się powiodło. Tutaj chciałem iść. Wreszcie. To jest ta laska, tak? Której szukałeś? Tak, z którą miałem się spotkać. Co, nawet nie ma opcji dialogowych? Tylko można iść od razu. Będzie dialog, spokojnie. Wiem, że tęsknisz, za mało było gadania jeszcze. A skąd wiesz, jakie jest ciemno w dupie Ondry? Byłaś? Ja wiem, że na to nie wyglądam, ale ja jestem fanem, kurde, takich RPGów. Grałem i w Pillars 1 i nie wiem, czy pamiętacie, ale wybraliśmy Pillars jako naszą grę roku i to też była za moją zgodą, jakby nie byłem jakoś bardzo przeciw. I grałem w Tyranny, którego nie wszedłem wprawdzie, ale który mi się mega podobało. Więc to nie jest tak, że jakoś się naigrywam z tej gry albo coś. Będę w nią grał. Totalnie. Tam klasycznie umieściłem artefakt gdzie trzeba, wrota się otworzył. No cofnij się. Nie cofnął się. Przygotuj się. No, nic nie nastąpiło. Reszta czego? No przecież się otworzyło. Ale brzydka. Aha, no to powodzenia z nią. Jeszcze jak wczoraj miałem jeszcze inną super... Właśnie, to była właśnie ta walka, że ta się dramatycznie skończyła, że podniosłem z trupa po prostu miecz, nie? I oglądam go w ekwipunku, o, jaki zajebisty miecz, znalazłem jakiś taki naprawdę fantastyczny, unikatowy przedmiot, który ma w ogóle swoją historię. Ja lubię takie przedmioty bardzo w tych grach, szczególnie, że te przedmioty w tych grach ich się bardzo długo używa później. Właśnie, czy są artefakty, których używasz, bo pamiętasz, że z poprzednią częścią było tak, że non stop brałeś miecz +1. Tak, no właśnie to poprawił dodatek do pierwszych Pillarsów i tutaj wyciągnęli naukę, że już są takie wyjątkowe bronie. I właśnie znalazłem taką wyjątkową broń i się mega zacząłem nią cieszyć, po czym chwilę później, jak wyszedłem z tego ekwipunku, to nagle trupy, które były wszędzie naokoło mnie, zaczęły jeden po drugim wstawać. I zajebiste to było, bo nagle byłem otoczony, nie spodziewałem się tego, że tam będzie walka, ona była mega taka dramatyczna i wygrałem ją na końcu i nie dość, że się super bawiłem, w ogóle to było fajne, zaskakujące, to jeszcze ten miecz, który teraz mam, dodatkowo ma dla mnie tą historię, że pamiętam jak, kurde, wiesz, praktycznie wyrwałem go wrogom. Chciałbym raz jeszcze docenić F5owanie, które tutaj było prawie niewidoczne, mogliście nie zauważyć tego, jeżeli nie jesteście uważnymi obserwatorami, ale Dominik jak profesjonalista po prostu już tam biegnie do przodu F5, co nie? Są wybuchające beczki w tej grze w ogóle. Dobra, czekaj, co tu się dzieje, bo to już nie jest tak. Coś już dużego dzieje. Już coś dużego dzieje. To jest... Ja tam jeszcze po lewej masz potwora, który się nachodzi. Tak, trochę poszedłem na mięso, więc tak, tutaj... A jakąś tam przeniósł na górę? To o, ten zrobił szarżę. Aha. Dobra, to on się... No, I co, tak zaszarżował przez ścianę? Tu, przez to, tu jest taki, widzisz, taki... Widzę, jest taki wyłom. Taki wyłom. Dobra, co tu się dzieje? Ona niech robi to, co robi, on niech robi to, co robi. I tutaj się moim dzikim konanem zajmiemy się tym. A ja czy już mam szał, czy jeszcze nie mam szał? Szał sobie narzucam zawsze, to zrobię na zaznaczenie celu. Ono sprawia, że będziemy z moim dzikiem lepsi w walczeniu z tym wrogiem. Kończy rzucanie nakaz, okej. I teraz znowu, nie to o czym mówiłem, zmień cel. To z tymi czarami się wydaje mega przydatne. To jest zajebiście przydatne i dzięki temu w ogóle nie masz takiego poczucia, że te czary są bez sensu obszarowe, bo zaraz i tak wrogowie znikną albo zginą, albo coś się stanie i te czary się zupełnie nie przydadzą, nie? No zaraz ten nietoperz umrze. Mentalne ostrza, dobra, rób to. Ten tutaj go przewrócił w międzyczasie. Ona... A, ten z swoich pistoletów może tak. Święta projekcja, co tu się dzieje? Jest dużo rzeczy do odczytania w tekście pauzy. Jest, tak. No i mówię, ja się staram teraz tego unikam, bo też... Wiesz, szkoda tam tracić czas teraz na takie rzeczy, ale jak ja w to gram, to autentycznie jakoś mam frajdę z tego i w jakimś momencie grania właśnie w pierwsze Pillarsy, gdzie na początku nie zwracałem na to uwagi, pomyślałem sobie, że kurna, ta walka zajmuje tyle czasu w tych grach, że chciałbym ją rozumieć, chciałbym wiedzieć, co tu się dzieje, a nie tylko naciskać i patrzeć, co ludziki robią same, nie? I powiem ci, że się da. I że jest z tego frajda. I że szczególnie właśnie w takich, może w tej walce nie, bo w tej walce to tak nie było, w tej walce pewnie jakbym nawet ich puścił samemu, to by sobie dali radę, ale dzięki temu, że staram się nawet w tych takich walkach łatwych kontrolować to, co się dzieje i rozumieć to, co się dzieje, to jak już przychodzi do takiej trudniejszej walki, to jestem w stanie naprawdę... No właśnie mi się nigdy tak nie udało. Ja na przykład sobie w Tyranny obniżyłem w ogóle poziom walk, żeby one się tam, wiesz, na autopilocie jest to tak, no u mnie to wygląda tak, że muszę mieć, że to, wiesz, to jest ten ustawienie autopauzy, że tutaj możesz sobie włączyć na co się robi autopauza. Nie mam na wszystko, ale mam na wiele, nie? Że jeżeli kończę rzucanie jakiegoś czaru, że jeżeli ktoś został zabity, no w sumie nie tak dużo, nie mam aż tak dużo wcale tych autopauzy. Kiedyś miałem jeszcze, że jeżeli zostanie trafiona, wcale w sumie nie mam ich aż tak dużo. Można ich mieć dużo mniej, na pewno. Dobra, teraz tutaj jest ich... Dobry on jest tą szarżą. Dobry jest, no. I właśnie to jest też przydatne, bo on od razu wpada między wrogów i ich blokuje. Oni nawiązują z nim walkę i wtedy nie muszę się bawić w Benny Hilla moimi magami. Tutaj widzisz, oni mają, widać poszczególne wartości obrony, nie? Po lewej u góry pokazuje Dominik. Tak, po lewej u góry. Mają duży refleks, ten ma... No w sumie wszystko mają dużo, więc bez znaczenia. Na podstawie tego warto patrzeć na to, żeby wiedzieć, na przykład jeżeli masz obszarowy czar rzucić, to który wybrać, żeby nie rzucać takiego, na który tam wszyscy mają tak wysoką odporność. Kończ tą walkę i pokażemy jeszcze ten, stateczki. Pokażemy stateczki. No dobra, tu się dzieje, o kurde, no to jest... Idzie do ciebie. Większa zguba ziemi. To jest w ogóle większy misio, który jest dosyć groźny tak naprawdę. Tylko, że tu są jeszcze te czerwie. Gdzie mój Conan? Gdzie jesteś, Conan? O, bije się, wiadomo. Bo on ma dosyć wysoki pancerz, tu widać... A, 6. A nie, to nie jest takie, to może się... Kurna, i drugi biegnie. Twoja pani z latarnią się źle czuje. Dobra, to zaraz jej coś, jakoś jej pomożemy. Aha, ona już to rzuciła. Ale jeszcze nic nie jest tak źle. Tu jest, tu mam dobry czar. Gdzieś. Boska groza? Nie. Nie, czekaj, gdzie ja to miałem? Może, kurde, może wybrałem to rozwijając poprzednią postać, a teraz go nie wybrałem, no dobra. To... Bo miałem ale widzę, że czary są dosyć podobne umiejętności. Tak, tak. A widzisz, oni mają już takie po jednej czaszce, nie? Czyli że są trochę silniejsi niż... O, ale tutaj mój, że Enigmatyk też idzie tak samo, że on strzelając ładuje sobie to swoją tą... dyscyplinę, czy jak to się nazywa, skupienie. I później może jak one mają obronę... Może zaśpiewaj pieśń jakąś. Spróbuję przejąć. Leczenie towarzysza. O, mój domosław wiedział, żeby dzika uratować. Polecić. Niewrażliwość, kurde. O, a nie, dobrze, zdominowanie. Ha, loser! I co? Kto teraz się śmieje? Dominik. Już mam teraz jedną zgubę ziemi do martwienia się nią. Na jakiś czas. O, ona ma bardzo duży... O, bo na początku nie miała. Ma, co tam jest, że minus 2. Pancerz 8. Gdzieś tu muszę mieć coś, co osłabia pancerz. A na jakim poziomie trudności grasz? Na normalu. Gdzieś miałem coś, co osłabia... To nie... Kurde, jestem pewien, że miałem coś takiego. Na pewno ten ma skilla, który się przybija przez pancerz. To jest to, co mówiłem, można raz na walkę, czy nie wiem, czy mówiłem, można użyć tego wzmocnienia, które mi przywraca wszystkie punkciki. I to przybija mocniej pancerz. Można tego wzmocnienia użyć albo, żeby przywrócić sobie całą pulę tych zdolności, albo, żeby wzmocnić bardzo jedną zdolność jednorazowo. Dobra, tam się dzieje. 0 punktów dostaję od jakiegoś... Tak. No przez to, że ma bardzo duży pancerz i ja wcześniej miałem... Dobra, nie żyję. Twoja dominacja się skończyła. Ale akurat skończyła się idealnie w tym momencie, kiedy tamten umarł. Chór zaginionych, rozkojarzeniu wszystkich w okolicy tam. Umieraj. Nie wiem, sobie przypomniał, co to było takiego, co zmniejsza pancerz. Skuteczności pocisków. Jestem pewien, że któryś z moich ludzików, blokada bólu, to zmniejsza stanowczość, Mówię, właśnie obawiam się, że to było... Zależności... No dobra, tak. Znaczy to był ten skill, którego nie wziąłem, co mówiłem, a dobra, to nieważne, teraz tam klikam jakkolwiek w rozwiązaniu. No to jest nieważne, po tej walce i tak, no tak. Loadujesz innego save'a i pokazujesz może. Ja się myślałem o tym, po to robię tą walkę, bo myślałem o tym, żeby dla zachowania spójności przygody nie ładować save'a, po prostu pójść. Przy okazji pokażę... Możesz pójść, tak. No, to teraz go zabiję i mogę normalnie wrócić, nie? Brak penetracji, to zawsze jest pewna smutna. Dobra. Nie żyjesz. Także widać, trochę miałem taki... Taką... Nie bierzesz lutu? No... Na zachowanie czasu. Że na początku miałem trochę wrażenie, że jak właśnie grałem na normalu, że trochę za łatwa jest ta gra i tak się zastanawiałem, czy nie zwiększyć sobie poziomu trudności. Chociaż nie lubię zwiększać poziomu trudności w trakcie gry, strasznie. No. Ale na szczęście doszło do tego, że teraz, że nie jest trudno, ale że czuję, że muszę coś robić w tych walkach. Nie jest tak, że one się same. Bo na początku gry miałem tak, że one się same robiły praktycznie. Też nie lubię zmieniać poziomu trudności w trakcie gry. Bo to jest takie zawsze, jak mam grać na hardzie, to od początku, to wtedy to okej, wtedy to jest legitne, nie? No. Jak grasz od początku na jakimś tam wyższym poziomie trudności, a jak grasz na wyższym poziomie trudności tam od połowy, no to nie kumam tego w ogóle. Jeszcze na wyższe poziom trudności to jeszcze tam z pół biedy, co nie? Ale jak musisz obniżyć poziom trudności, to jest w ogóle takie porażka, co nie? Totalna. Wiesz, że po prostu poniosłeś życiową klęskę, że jesteś nikim, że twoi przodkowie się za siebie wstydzą, co nie? To prawda. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Trochę mamy tego wracania się tutaj. W ogóle to miasto, w którym teraz jestem, Nekata? Zaraz się dowiemy. To jest takie największe miasto, to jest takie lokalne Baldur's Gate, nie? Czy tam Athkatla. To takie główne wielkie miasto w grze i ono jest kurna, to jest kawał miasta, to jest takie też znowu Athkatla jak Baldur's Gate 2. Ja grałem w tą grę na tym etapie 30 godzin i tam byłem w 3 dzielnicach jego na chyba 5. Tam, no to w poprzednim Pillarze też było takie miasto, tak, w których się ta gra totalnie otwierała, co nie? Tak. I nagle tam miałeś 10 rzeczy do roboty na raz. Tak. No i tutaj też tak jest, tylko że jednocześnie już masz dostatek i od razu możesz pływać po tym archipelagu i odkrywać inne wyspy, i odkrywać jakieś dungeony, i robić rzeczy, i walczyć, i mieć bitwy morskie. Jakby to, co teraz też specjalnie chciałem od tego zacząć, bo to, co teraz pokazałem, to są wszystko po prostu nowe pilarsy, nie? Mhm. A to, co jest niesamowite w tej grze, to oprócz tego, że to są nowe pilarsy, to tu jest jeszcze dużo więcej. O, to jest to miasto. W tych 2 dzielnicach w ogóle jeszcze nie byłem, w tych 4 byłem dotychczas. Masz tutaj w ogóle, wiesz, to jest też fajny touch. Opis tego miasta, jak klikniesz, to też jest fajne, że jak klikniesz na każdym takim obszarze, to masz napisane, jakie rzeczy tu są. Mhm. To bardzo łatwo, jak sobie, kurde, gdzie było to miejsce, do którego muszę teraz iść? No to tu mam... No przystań chyba, co? Tak, tak. No to tak, to nie jest trudno domyślić się, gdzie mój statek jest. 124 000 mieszkańców, duże miasto jak na średniowieczne warunki. Aczkolwiek starożytny Rzym miał 1 000 000 mieszkańców. W czasach Cezara mniej więcej. Ankh-Morpork, z którego przeczyta powieści, też miał 1 000 000 mieszkańców. To jest ta dzielnica. Takeihu, would you mind terribly if I touched your hair? Of course not. Only touch gently and they will return. Romans jakiś masz? That's what Angwer said when we were in the Merkberries. Totalnie ten tak, Henu, jak się spotykasz, to od razu go chcę mieć z tobą romans. Tak na dzień dobry, nie? Może to nie jest skomplikowana dziewczyna po prostu. On to nie jest dziewczyna, nie? A chodzi ci o tego... Tak, ten niebieskorybi. On jest takim party... On jest taki party guy w ogóle totalnie, nie? Tam wszystko będzie brał. Tam. Ma takie nastawienie, nie? I tak. Wypływamy. Opuść miasto drogą morską. Jak to się robi? Jakbyś pieszo opuścił miasto, to przecież jesteś na wyspie. No możesz po tej wyspie pochodzić. Aha. Myślisz cała wyspa, tak? Myślałem, że tylko po prostu masz to miasto na tej wyspie. Nie, możesz normalnie, to też jest tak zrobione. Znaczy oczywiście latasz takim palcem po mapie jeździsz, ale to też jest fajne, bo ja lubię to w tych grach, bo to dodaje takiej skali światu, że nie tylko wskazujesz miejsce, bym po prostu ludzikiem, takim symbolem ludzika chodził po tej wyspie i odkrywał. Mam swój stateczek, tu mam zapasy w ogóle, tak. To jest stanka dłuba, żagli, morale, ile jest rannych ludzi, morale, zapasy. Mam swoją załogę, która awansuje też w bitwach morskich. Mam wyposażenie tego statku. I to nie jest twoja drużyna, tylko to jest jeszcze... To są inni, tak? Którym muszę płacić, których się wynajmuje w tawernach, którzy są zupełnie w ogóle niezależni od tego, nie? Działa, kupuje działa nowe, rozbudowuje żagle, wszystko, pełen system w ogóle, wiesz, zarządzania tym statkiem. Oni podczas bitew morskich mogą chorować, tutaj, no, wiesz, all the shit, nie? Nie jest to takie, nie jest to... To jest coś takiego trochę jak była twierdza w w jedynce, tylko że to ma sens, bo używasz tego, to nie taka twierdza, to jest takie, takie coś, co tam zrobić w wolnym czasie, tylko ten statek on wpływa na twoją rozgrywkę. Dobra, jest kupiec do handlu, zaatakuj! Powiemy się w piratów, żeby pokazać, jak wygląda bitwa morska. Bitwa morska wygląda tak, jest zrobiona totalnie turowo-tekstowo. Rozpocznij walkę. I tu jest pokazana pozycja mnie w stosunku do tego drugiego statku. I mogę... Jakby turowo podejmuję decyzję. Raz ja, raz on. Co mamy robić, nie? Ja mam działa, to mogę sprawdzić tutaj, które działają w zasięgu od 200 do 500 metrów. On jest 300 metrów, czyli... On ma mało załogi. Ale mogę jeszcze trochę do niego się zbliżyć. Myślisz płynąć na niego, czy zawracać, żeby go ostrzelać? Płynąć na niego. Dobra, pełna prędkość. I tam prędkość... A co on robi teraz? Szukuje się do manewrów. Obracają się, skręca przez sterburty. Wiesz, co chcesz zrobić. Zrobimy tak. Możemy go strzelać. On teraz od... O! W ogóle jak się ustawił ładnie. No tak. I wal teraz z całej burty. Tak. I teraz tak. 92% mam, czyli dobrze. Jakimi kulami? Armatnie uszkadzają kadłub, łańcuchowe uszkadzają żagle i mają szansę na zabicie załogi, a kartacze zabijają załogę i mają szansę na uszkodzenie żagli. Łańcuchowe. I będziesz mógł później abordaż robić dzięki temu, nie? Jak mu urządzić żagle ten... To znaczy, jak dostatecznie blisko podpłynę, to... Żagle 7% było, czyli ma tam 13 na 20 tej żagli, nie? Co, on się zatrzymał? Tak, bo coś tam wiatru nie złapał. To jest w ogóle jakieś małe gówno. Myślę, że możemy po prostu... Albo... A to... abordaż też jest tak przeprowadzany w turowo? Tak, czy jest walka. Się normalnie walka jest włącza? Walka normalnie włącza się. Działa muszą się, teraz już nie mogę strzelić, bo tam 2 czy 3 tury te działa muszą się przeładować. Czyli mogę go, albo się musiałbym wrócić, żeby z niego strzelać, albo po prostu płynę na niego. A nie, kurde, bez sensu płynę na niego, bo nie zbliżę się do niego, tylko to daje to, jak robisz pełną prędkość, jak jesteś równolegle, że on ma mniejszą szansę na trafienie. To zmniejsza jego rozstawienie. No i teraz on we mnie. 4 padły, 4. No ale nie zmniejszyło mu na tyle, żebym... 9 na niego. Możesz go staranować? Tak. Masz z przodu ten taran? Nie mam taranu z przodu. Jak masz początek walki, to możesz zamiast... Pełna prędkość. Zamiast w ogóle zaczynać bitwę morską, możesz po prostu zdecydować, że taranujesz i wtedy ryzykujesz pewne obrażenia kadłuba i załogi, ale masz od razu abordaż i w ogóle nie masz tej sekwencji tutaj. Pełna prędkość. Oni się nie boją, że ty się tak zbliżasz do nich? Przecież oni są malutki. Boją, ale nie mogą nic zrobić. Są to najlepsze. Jeszcze nie mam. Co się zrobiło? Pudło. I pudło! Haha! Macie przejebane teraz. Do abordażu! Można tą walkę jakoś automatycznie rozwiązać? Nie, musisz... Ręcznie. Ręcznie. Ale widziałeś, co się pisałeś, zaczynając grać w Pillars of Eternity. Nie ma. I to już normalnie swoją drużyną, nie tą załogą statku, tylko... załoga statku też jest. Ale możesz nimi... Nie, oni sobie sami... Że to nie, to... Czekaj, tu nie jest załoga statku, tylko to są... To jest jakoś dziwnie, bo jest część załogi statku, część tych moich ludzików, którzy są... Cała twoja drużyna jest. Tak, cała moja drużyna, ale chodzi o to, że wśród tych ludzików, którzy... Dobra, tutaj dzika. Którymi nie steruję, jest część załogi statku, część takich, których mam w rezerwie z drużyny. Zakaz. O, to jest dobry skill, którego często używam. Możesz ich wyciąć bez problemu. Przynajmniej statek był dużo mniejszy. Słabszy. Szarża, gdzie on szarżuje? Tutaj... Dobra. O, ktoś tam się rozpada na szczątki, tak. Na kawałeczki. No, tak składzie muszę tu wcale nic robić. Mogę ich puścić w ogóle. A i rozumiem, że ta twoja załoga sama się tam teraz tak. Tak, kieruje. Mogę ich zostawić na autopilocie. No, jeszcze ona zabicie przeciwnika jeszcze została. No dobra, to tam. Czy spada ci jakoś karma teraz za to, że zaatakowałeś niewinny statek kupieski? Spadnie mi na pewno to reputacja u tej kampanii, jeżeli to jest waliańska kampania handlowa, to mi pewnie spadnie. Na razie mam jeden. No, to jeszcze sekulkę puściłem. Szkoda, że nie wpada do wody na końcu. Łup, złoto mogę albo rozdzielić między załogę, albo sobie samemu, więc tam... Dam część monet załodze. I tak, ja zdobyłem stopień, ktoś tam zdobywa jakieś doświadczenie żeglarskie, moja załoga i tak dalej. Nie, to później ma też wpływ na to, jak oni sobie radzą w tych bitwach morskich podczas tych sekwencji turowych. Jak dobrze strzelają, jak, no. Jak radzą sobie z manewrowaniem i tak dalej. No i pokaż teraz reakcję. Nie straciłeś. Przecież ty po prostu zabiłeś ludzi na, bez żadnych konsekwencji. Że, myślę, że z czasem, nawet jeżeli jeden statek na przykład, to jakbym kolejny zabił czy coś, na pewno to ma, bo bym się bardzo dziwił, jakby tak nie było. Teraz podczas tej bitwy morskiej, a nie, to chyba wcześniej mi jeden został ranny i jest leczony przez lekarza. To jest w ogóle mapa świata, tyle mam odkryte, tyle jeszcze jest do odkrycia. Mhm. Czyli jeszcze kawał gry przed tobą, tak. Po 30 godzinach. Tak. Więc no, oni mówili, jak zapowiadali tą grę, że będzie to gra dużo większa od Pillarsów Eternity 1. Pillarsy były tak na 40-50 godzin, no nie były wielkie. Ja grałem 130, nie? Wow. Z dodatkiem. Z dodatkiem. No, mówię, zresztą dodatek to 30 godzin dawał. Nie były grą wielką, ale było grą sporą, więc jak oni mówili, że tam robią grę dużo większą, to miałem takie bullshit. Ale trochę chyba jednak i kłamali. Tutaj mam sobie listę miejsc odkrytych. Wiesz, i masz takie momenty, że możesz sobie wyjść na wyspę. Czekaj. O, tutaj na przykład. A tutaj już byłem w ogóle na tej wyspie. Ale to ci pokażę na przykład, że jak masz takie nieodkryte wyspy albo tam mniej znaczące, to na nich czasami masz tam powiedzmy jakiegoś dungeona związanego z questem, jak ten. No. Czasami możesz mieć jakieś tam polowania, takie bounty, jak jesteś łowcą nagród, nie? To powiedzmy masz jedną lokację i jednego ludzika, który tam stoi, masz z nim, tam powiedzmy odkryjesz taką lokację, klikasz, włącza się jedna mała mapka i walczysz z nim, albo takie, że po prostu klikasz i szukujesz i tam swój żagiel znalazłeś, nie? No i tam spoko, nie? Znalazłem swój żagiel, no jest spoko, nie? Minęło 4 godziny. Tak, minęły 4 godziny. I to niby to nie jest dużo, ale mnie to robi. Nawet coś takiego, nawet to, że mogę na te wyspy, mimo że to jest tam po prostu ciągle na tej takiej mapce, to moim zdaniem to jest duża różnica, że ja się przesuwam po tej mapce i coś tu mogę znaleźć, a nie tylko wskazuję miejsce, tak jakbym po prostu wybierał z listy, gdzie chcę się przenieść, nie? No dobra. Myślę, że pokazaliśmy, co było do pokazania. W cholerę, że pokazaliśmy, moim zdaniem. 8 maja jest premiera, my pewnie w dniu premiery to opublikujemy. Chcielibyśmy, tak, żeby było. To jest Pillars of Eternity 2. Cześć. Cześć.